witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku Palhajs TV. Znajdujemy się obecnie na imprezie Popkillera, tak zwani młodzi wilcy. Pokazujemy, jak bawią się młodzi raperzy, bo ja dzisiaj nie piję i się nie bawię, po prostu pokazuję, jak bawią się oni. A wy to oglądacie. Ej, no nie ma wódki, kurwa, no wziąłem i wypiłem, no co, co kurwa. Nie, nie żygałem. Jak się pani bawi dzisiaj? Dopiero przyszłam, ale się zaprawiam właśnie w bojach. A co pijemy dzisiaj? Wódeczkę z żubróweczką. Nie, ale... Teraz przed państwem mój ulubiony raper Zioło. O, dzięki temu, że gada z nami, to mógł się nabyć piwa, nie? Weź też szełyka, no weź, wiem, że cię nie stać. Nie, nie, nie. I jak sobie chodzisz nie, sam? Nie, nie miałem w co przelać stary wody mineralnej, niegazowanej. Tylko niegazowana, bo gazowana jest niezdrowa. Ale a to jest woda Wytutas, czy nie? Święta, woda święta. Kojarzysz wodę Wytutas, czy nie kojarzysz? Tak, ta reklama jest najlepsza na świecie, stary. No, że kaczki i ryby niezdrowe nie nastrać. Wszystko, wszystko. Ale ja nie piję wody, bo w wodzie się ryby pierdolą. Ja piję ryby. Nie, ale... czy mógłbyś powtórzyć pytanie? Kurwa, popę, wiesz, z nas, o, bo najebani, kurwa, wiesz. Nie, ale... O! Line-up. Jest i line-up. Dzisiaj na imprezie... Czekaj. Dobra, znam tylko... Znam tylko Boneza, nie? Poprowadzisz dalej? Tak, spoko! Palhajs TV dzisiaj z Bonezem. Jest to najbardziej czesty odcinek, jaki możesz sobie wyobrazić, bo niestety... Nie, ale... Czy będziesz miał za złe mi, że wygryzłem cię z interesu? Nie, ja sam cię namaszczam teraz, w tym momencie, jako mojego następcę. Źle zrobił względem tego, że jestem... Kurwa chujowy jak gówno. I nie potrafię wypowiadać się przed kamerą. Jakie wywiady? Na chuj wywiady, skoro jestem... Tutaj najbardziej rozpoznawalny. Więc jak się planowało, pracowało z Wołynią na planie? Znaczy, na planie. Bardzo dobrze. Normalnie profesjonalista. Tak, pewien profesjonalizm. To, ale czym się ten profesjonalizm objawia? Tym, że umie tekst, że się nie spóźnia, że jest zawsze przygotowany. Całuje profesjonalnie również. Jak tam? Co tam? Tak. Nie, ale... Co tam się działo w tym hotelu? Życie, no. Bo generalnie ja też widziałem dużo lepsze sceny i mam bekes, że się spieli, a no właśnie, tam się nic nie... No zobaczyli, już się spieli, nie? Dopiero by coś zobaczyli. Śledzi żadnych nie było widać, wszystkie dziewczyny były ubrane. No tam gówno było widać tak naprawdę. A rozwalenie, krzesełka to naprawdę nie jest nic wielkiego, kurwa. No zachwycie zrobić też każdemu. Ale... Szczególnie podwieszanym. Pokażcie Boneza. Nie, ale... No ja, jak co trzyma, żebym za bardzo nie pożegał chodnika. Jak się ta dziewczyna miała na imię? Kaśka? Co tam rodzice mieli przyjść później, tak? Że ten... Kaśka. Pozdrawiamy cię, Katarzyno. Domyślam się, co robiliście, na pewno nie graliście w szachy. Nie domyślasz się. Nie, ja robiłem, wiesz, sądzę rzeczy. Miałem kiedyś kobietę, naprawdę. No, Aleksander, pewnie masz tak na imię, ale część ksywki mam na imię, skąd się wzięła? No z tego, że tak mam na imię. Ja mam pytanie. Ja mam jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. To do ciebie dzwonił. Tak, na twoje urodziny, z okazji twoich urodzin wyjdzie moja płyta i będzie to dobra. Gdzie wydajesz płytę? Tak. Nie, stary, ja się na przykład czuję zajebiście, nie? Wiesz, znaczy kurwa... Ale wiesz, że jest kurwa 22, a ty wyglądasz jak kurwa była 4 nad ranem? No i? Dlaczego ty się kolegujesz z Bonezem i z Giggsem? Przecież są kurwa matoły dwa. Mordo, po prostu stwierdziłem, że muszę balansować zakres swoich znajomych od bardzo inteligentnych do tych mniej i po prostu o to chodzi. Ja przyjaźń moją z Bonezem i Giggsem traktuję jako taką zabawę charytatywną. Po prostu dzieci z łodogłowiem, kurwa i tak dalej, po lobotomii. Po prostu wsparcie. Tylko dzisiaj Boneza, Giggsa odwożę do domu, wiesz, biedny chłopiec, tak, tu, tam wiesz, do tej jego lepianki, kurwa, wiesz. A, to do mojej willi z basenem, wiesz, ja chodzę po prostu i wstydzę się za nich, że jeżdżą po Polsce i tak reklamują Łódź. Kurwa, ja elegancko pod koszuli, na trzeźwo, a ty jak zwykle co? W łachmanach, kurwa. Jak byłem w czasach gimnazjalnych, ale nie byłem w gimnazjum, to też o 22 byłem pijany, o 11 też byłem w łóżeczku. No wiesz co, ja powiem ci, przez ten weekend nie planuję żadnego łóżeczka, tak więc, wiesz, życie na freestylu. Jedziesz i kurwa wracasz do domu w poniedziałek, nie?
Tak, tak, dziś... A u jakiego znanego rapera, jeżeli możesz zdradzić, no co jest dziś? U Giggsa. Nie? Nie? W każdym odcinku Polka jest TV pojawiał się Szyna, tak jakoś wyszło. I więc teraz generalnie chciałbym, żeby też się pojawił, nawet nie w osobie swojej samoistnej, tylko tak jako wymieniony. Szyna, ja cię zawsze będę pozdrawiał. A ty co powiesz ciekawego? Stary, no nie wiem, polecałbym zapytać Szyny, co u Szyny. Nie gadałem z mordą od jakiegoś czasu już, więc... Ode mnie nie odbiera. Ode mnie też nie. Naprawdę? Co mu zrobiłeś? Bo ja nic. On mi zrobił featuring. A ja jemu zrobiłem featuring. Czyli to ja się nie powinienem do niego nie odzywać, tak? Tak. Szyna, powiedz mi, napisz mi kiedyś SMS-a z tym kawałkiem naszym, co nagrałeś, bo to był dobry numer chyba, nie? Byłeś w Łodzi, ale nie pamiętasz. No byłem, no. Ale ty pamiętasz, twoje kurwa jebane kamery pamiętają. Marcinie, zwanym Wuwunio. Jak się gra z Oliwią, z Jowitą zwaną Oliwią? Wiesz, no, gra, to jest życie, nie? To jest na spontanie, to jest frysa. Dzisiaj czytałem na Filmwebie, w ogóle jesteś na Filmwebie w ogóle. Ja? Aktorka. O! No. Niemiecki? Ja znam niemiecki. No, a chcesz frycyza, chcesz? Pedały. Nie znam, kurwa, innych raperów, którzy śpią mu innych raperów, po prostu... Kurwa, jak raper gdzieś ma spać, to śpi, kurwa, tam, gdzie może się przespać. Ja jestem freestylerowcem. Nigdy nie spałem, kurwa, na heavy'rze. Zawsze spałem na dworcach, kurwa. Patrz, jedyne pytanie, którego nie wyemitują. Patrz, zostaw. Jedyne pytanie, którego nie wyemitują. Nie wyemitujecie tego. Ej, Marcin. Ej, Marcin. A śledzisz Instagrama, czy na Draco? Nie mam Instagrama. Jak to? Co ty? No. To wpuściliście do Warszawy w ogóle? Pozdrawiam wszystkich z Gryfina. Też pozdrawiamy, szczególnie gryfińskie kobiety. No, Manuelo, jak możesz tak wynosić mus i skarb cateringu? Widziałam na własne oczy. Ja też. Bo trudno widzieć na czyjeś. Ach, kurwa, ho, cofnij się do tyłu. Zrobimy replay, taki, wszystko się cofa. I jeszcze raz widzimy tą scenę. Bo trudno widzieć na czyjeś. Ale nie, to już jest, jeszcze raz to pokazałem. Ale jest to tak fajne, że pokażmy to jeszcze raz. Bo trudno widzieć na czyjeś. I zobaczmy to jeszcze raz. Bo trudno widzieć na czyjeś. Ale to chyba po to, że się namieszali tam. Myśmy namieszali, wiesz. Fajnie, bo dużo hejtu, to bardzo fajnie. Nie, no to tak, to oczywiście. Jest kopalnia Beki, co? No wiesz, to nie jest śmieszne, to jest sama prawda, także wiesz, ja się z tego nie śmieję. No, no tak. Co się nabrał na tym swoim słynnym klipie, w którym bounce'uje pod piżamą? Syna na tym słynnym klipie był jedyną osobą, która była trzeźwa, jedną z dwóch osób, które były na tym klipie, która... A trzeci to byłem ja. Która pamiętała w ogóle sam fakt, że wkręciliśmy ten klip. Także tak. Ja ten klip przejaram, szczególnie Syna pod tą kołderką. Jest bomba. Witek jeszcze był trzecią osobą, która była mega... Tak? Dlaczego byłeś trzeźwy na kasetę teledysku kolegów? Nie piję ogólnie. Jasne. Nigdy. To nie jest piwo. To daj być chyba. Daj być. Giggs, kurwa, wiesz jak reklamujesz teraz Łódź? Czekaj. Wiesz? Herbata. Chodzisz i spijasz, kurwa. Herbata z cytryną. Co nie? Jak tam wprost to? No spoczko, porząsiu, wiesz, troszeczkę ciuszków. Ile was tam jest w SB Mafia? Bo chyba jest kurwa tyle, co pewnie w Wu-Tangu, albo więcej. No z 20. No to więcej niż w Wu-Tangu chyba. Chociaż chuj widzi tam, nie, tych rapujących. To się chyba potem otworzył i można było się na stronie zarejestrować. Ta. Mam pytanie od wszystkich telewidzów. Czy prawdą jest, że płacicie, żeby tam grać? Tak, tylko że w zasadzie tego, że jestem z Łodzi, to mi liczą taniej, nie? To tak. Powiesz. Chciałem też powiedzieć, ja to słyszałem, że kiedyś byłaś taka fajna i w ogóle od chłopaków z cateringu. Tak. Kiedyś byłam taka fajna, a teraz jestem wyniosłą suką. No jak tam z tym Like I Quanem? No nie wiem, no ja go nie znam. Ile masz lajków, a ile ma Like I Quan lajków? No nie wiem, nie orientuję się. W ogóle co znaczy Like I Quan? Bardzo dobry raper, no to był beef na jakimś tam poziomie przynajmniej. Oczywiście. Ale kto wygrał? Kurwa, ja, no kto? Bones, co zrobiłeś, jak wczoraj wszedłeś na glam rap? Wyjebałem się na cyski. Bo? No bo mam duże cyski i mogę się na nie... Bo okupuję top ten każdy bekowo, nie? Bycie raperem, który był kiedyś na bekowo, to nie jest ujma. To nie jest ujma na honorze. Eldo był na bekowo kiedyś podobno. Co? Eldo kiedyś był na bekowo podobno. Tak? A to sprawdzę. A powiedz mi... A ty byłeś na bekowo? Nie wiem. Jak nie wiesz? Na pewno byłem, ale nie, sam nie... Ale właśnie... Wziąłeś już tutaj cetuszki?
No widziałem, ale wiesz, ja tutaj mam swoje w domciu, także generalnie w porządku. Czyli nie jesz hamburgerów na mieście, bo masz steki w domu? Tak. Też preferuję tę zasadę. Co sądzisz o bonezie? Mega sympatyczny gość, no. Nie, nie, jeszcze raz. Bonez niespecjalnie, nie? Znaczy, no Bones, powiem ci, że ciekawy tutaj temat zarzucił, jak grał i powiedział, że no teraz zapraszam na grubych zawodników, nie tak grubych jak ja, ale co prawda również, także nie, naprawdę spoko. To Giggs powiedział. Przepraszam. Dobra, to jeszcze raz, co sądzisz o Bonesie, już po raz trzeci, tak naprawdę, już szczerze. Szczerze? Bo teraz Bones siedzi w domu na kacu moralnym i ogląda, kurwa, jak się skurwił najebany. No, życzę szczęścia, no Bones. Zostawiłeś? Samą. Jak to samą? Bones to jest generalnie bardzo dobra mordeczka z Pelopones. Bo robimy cały odcinek o Bonesie, nie? Jest gwiazdą wieczoru dzisiejszą. Bones to jest gość, który generalnie jest bardzo chujowym freestyle'owcem. Wiem. Przejebał beef z Coldim. Przychodzi gość do McDonalda i mówi, że poprosi frytki. No i sprzedawca się go pyta, ale duże, średnie, a gość odpowiada, trochę takich. Ja jestem Giggs i ja usiądę. Widać, że złodzi, nie? Wówo nie wykorzystał właśnie moment, że jestem najebany, żeby mnie upokorzyć. Nie, spoko, zostajesz dużo, chuj, nie. Nie wkurwiają ci te wywiady z raperami? Nie, no, jeżeli dorwę swojego idola, to się jaram, no. A jak nie idola? To staram się na nich nie trafiać przed mikrofonem. Aha, czyli nie jestem twoim idolem, skoro ze mną nie robisz jeszcze wywiadu. Wiesz co, nie trafiłeś jeszcze jakby w zasięg mojego mikrofonu do tyle, że mógł cię nim przeciągnąć jak lasem, więc wiesz, no. Pytam cię o Boneza, bo jeszcze tego pytania nie było dzisiaj. Kto to Bones? Nie znam Bones. Znam typa, spoko koleś, naprawdę. Ma zajebistych ziomeczków, mnie. Zróbcie patent, że on już to obejrzał i teraz powiedz, że jesteś dumny z tego, co zobaczyłeś. No nie, nie jestem. Niestety nie jestem. Niestety nie jestem dumny z tego, co zobaczyłem. Niestety uważam, że nie powinienem pić, a niestety piłem. Pozdrawiam bardzo gorąco telewizję Pal Hajs TV, której nigdy w życiu nie widziałam, a ten człowiek tutaj, wszystkich widzów, a ten człowiek ma tutaj wszywkę w szczęce. Tytan. I... Tak. Nie, no tak. Powiedz coś jeszcze. Wówuniu pozdrawiamy, wszystkich pozdrawiamy, ciebie pozdrawiamy, kamerzystę pozdrawiamy, Boneza nie pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich widzów Wawa non stop, kamera ciach. A i sorry. No, i dobra, to zróbmy to jeszcze raz. Kamera ciach. Jeszcze raz. Do widzenia państwu. Chlas. A przepraszam. Dobranoc państwu. Dobranoc państwu. Zapomniałem, subskrybujcie nasz kanał. I miło było was poznać. Która jest godzina? Tak w ogóle to jestem Wówunio. O, no, a tak to jest. Chłopaki po raz pierwszy zobaczyli piersi. Jestem Wówunio, żegnam się z wami ozięble. Spójrzmy jeszcze raz. No to jeszcze raz. Ale to już... Czekaj, kurwa. Przepraszam cię bardzo. Koniec, na twarz. Koniec tego dobrego, dobranoc, wesołych świąt, smacznego jajka.